Witam was wszystkich w kolejnym odcinku Zagrajmy w Immortal 3 akcje dywersyjne. I ostatnio skończyliśmy tutaj. Teraz mamy misję Tygrys, coś tam. Ale to jest związane z czołgami na pewno. Naszym celem jest dostać się na teren niemieckiego obozu naprawczego. Mamy sznaucera, tak, dobry sznaucer chyba. Taką pipidówę. I zaraz pewnie Niemcy nam wys... The bridge is too well guarded. I'll have to find another way. O, nawet mam strzałkę. Kurde. Go. Dobra, udało nam się. Oho. Coś tu taka cisza. Chodzę po tych jopach, żeby zobaczyć, czy tak mniej więcej ukryć się przed tymi Niemcami. Aha. Szkoda, że nie mam granatów. Ach, nie mam granatów. O, pod dupę podrzucili. Gin. Aha, dobra. Looks like I'm going to have to get across here. No, musisz, nie masz innej. Oh, shit. Mamy snajperę. Tylko... Powiedzcie wy mi. Aha, dobra. Tych rozwaliłem, ale tam pewnie mam... Dobra, już mam spokój, dobra, hop. Oh no! Oh no, wpadłem w tekstury! Pozdrawiam, Tygrysy we mgle, to jest nasza misja. Hej, Becca, widzieliście to? There's a German repair compound beyond the river. A lot of heavy equipment there to destroy. Damn, the bridge is too well guarded. I'll have to find another way. Wpadłem w tekstury i mi się zmarło. Tak można powiedzieć. A sobie chyba zapiszę nazwę. Nazwę odcinka. To musi być odcinek pod tytułem nie wiem, krwiożercze tekstury. Może zabójcze tekstury. O. Będzie pod tytułem zabójcze tekstury. Ach, jak ja kocham. Kocham te gry niskobudżetowe. Można się trochę przy nich powkurzać, ale aż tak źle też nie jest. Dobra, tam mamy tego pana tutaj. Ty, Achtung granatę. Dobra, pięknie. Achtungi granaty mi tutaj porzucali troszeczkę. Looks like I'm going to have to get across here. Dobra. Pięknie. I to chyba wszystko. Tak, to chyba wszystko. Zapiszę sobie tę grę. Bo się trochę cykam. Dobra. Aha. Tu mamy te śmieszne kładki. Cioty. Cioty. O, mam jeszcze takiego fajnego. Może zabijemy? Czy oni już... A gdzie oni są? Czy oni się potopili? Potopili się. Szkoda. Dobra, mam checkpoint zaliczony. Oh shit. Bierzemy snajpę. Headshot. Spójrzmy prawdzie w oczy. Mamy wejść tam na górę, no okej, okay, dobra. To co, wbijamy? O, jaki fajny filmik. Los.
Los. Mówcie mi, gdzie oni są. Strzelają. A ja ich nie mogę. Dobra, wsiadujmy. Kurczę, no. O, kurczę, tutaj są gdzieś. Wehrmacht! Niech żyje Wehrmacht! Ty, partizane! Ajajajaj! Aż on zwalił to pięknie. Ale spokojnie. Ty! Chodźże ty tutaj. Dobra, to mam filmik, wiem o tym. Los. Tylko żebym, kurczę, wiedział, gdzie oni są. To już będzie pół biedy. To jest on tutaj. Dobra. Dobra. Widzę trochę krwi mi napsuli. Ale... Spokojnie. Tutaj gdzieś są, tam gdzieś są na pewno. Dobra. Hej, spokojnie. Okej, dobra. Gdzieś oni tu muszą być, no. Bo tak to bym, kurczę. Tam są gdzieś? Może gdzieś tutaj. No i gdzie są? Oh shit! To było tutaj. No, powiem wam nieźle. Bo teraz tak spadłem, że... Ach... Gro, dlaczego? Dobra. Przeżyliśmy. Aż zapiszę sobie tę gierkę. Dobra, pięknie. Dobra, jeden zmarł. Ty, gdzie ty jesteś? Dobra, pięknie. Następny. Śmiecią notularną. Niewyimaginowaną. Okidoki. Przejdźmy sobie. Fertisz. Gincie, szkopy. No ja wiem, że macie ginąć. O kurczę, ich więcej jest tutaj, widzę. Czterech. Haha, umarł. Zobaczmy, gdzie teraz ich wiatr poniesie. O ty! Zostało mi kawałek życia. To nie jest za wesołe.
Aha. Dobrze, już będzie odjazd. Widziałem jego piękną twarz. Dobrze, jednak nie widziałem. Może gdzieś tutaj coś? Dobra, mam kawałek życia, mam naprawdę kawałek życia. To mi się strasz. Dobra, gin. Beautiful. Giną te szkopy. Trzeba zapisać, bo kurczę, czuję, że zaraz coś tej... Że zaraz mi się tutaj umrze. Na śmieć... O Boże, się przestraszyłem. Gdzie będzie kolejny bastard? Teraz są jakieś czołgi, więc one są chyba porozwalane, więc... Co ty, stary? Odwalasz. Oh shit. O ty, chodź tutaj. O, ho, 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 ho. Czy wy to widzieliście? O, to jest fajna miejscowa. Co byli tu na początku. Ciało płonie. Achtung, Achtung, o shit, Achtung, Achtungi. Rzucę granata pod nogi, brawo. Jesteś... Super. Dobrze. O to właśnie chodziło. O, shit! Haha, udało się. To trzeba mieć skilla. O, super, co teraz? Dobrze jest. O, co to za ciężarówka wjeżdża? Bum, szakalaka. No i super. Niemiec wjeżdża, tak? Wyskoczyli jak z koziej dupy trąba, ale no... Pięknie. Podchodzimy tutaj bliżej. Jakiś tygrys porozwalany. Znaczy nie rozwalony, tylko co pełny. In Ordnung! Schalter umlegen! Wir schneiden ihn von den Panzern ab! Günther, mach die verdammte Tür zu! Kurczę! O nie! Jakie szkopy! Dobra. Ty, gdzie on jest? O ty. Dobra, i to chyba wszyscy. Miejmy taką nadzieję. O kurde. Ty. Gdzie on jest? Gdzie jest ten mały... Gdzie jest ten mały szkop? Gdzie on jest? A, tu jest! Super nowe zadanie. Znajdź przejście przez magazyn naprawczy. No spoko.
Hop, hop, hop. Teraz ja muszę przejść naokoło oczywiście. Jakże nie inaczej. A, jeszcze tu nie przejdę, super. To jest logika. Ty, fajnie, fajnie, Tigers, Tigers, ale no... Stary. Stary, tak strzelają. O! Where are you? Big bam, headshot. Pięknie. Wyczuwam chęć. Oh shit. Dobra, super, udało się, aż mnie kurczę ścięło. Co te Niemcoki? O nie, tygrys przeciwko mnie jedzie. Schnell, schnell! Der Feind hat die Reparatureinrichtung eingenommen! Bewegung, ihr Schwachköpfe! Oh shit! Szkoda, że gąsienice się nie ruszają, ale spoko. A ja co, w nie chałupicę muszę? Ta! Gdzie jest czołg? Oh blast! Tanks! And they're heading this way! No tak, ale gdzie jest... The anti-tank gun! I hope there's enough ammo to stop those German swine! O Boże, jeszcze ich pięć zostało, o nie! Gdzie jest następny? O, i tutaj jest. Pięknie, i jeszcze to fajne. O ty kurde, podwójne życie potrzebujesz. Co teraz? O nie. O nie. Super, misja, zostałeś pojmany. Ciśnij spację, aby kontynuować. Kontynuujemy. No kurde, fajna była ta misja. Troszeczkę długo się robiło. W sensie tak... Trochę tych bugów było, nie było bugów. Zostaliśmy teraz z moją kolejną misję. Ale w poprzedniej misji było lepsze to, że mogliśmy strzelać do czołgów. Ja to właśnie bardzo lubię takie momenty w grach. Misja kolejna, czyli to będzie chyba czwarta. Wyłamania i włamania. Nie wiem, dlaczego Niemcy nie zastrzelili mnie na miejscu. Widać, jak jednak komuś zależało na tym, aby wziąć mnie żywcem. Nie wiem też, dlaczego natychmiast zapakowano mnie na ciężarówkę i wywieziono z obozu. Ani jak trafiłem do tej zatęchłej celi. Nikt mnie jeszcze nie przesłuchał, a sądząc po odgłosach dochodzących za kraty, trafiłem do jakiegoś większego miasta. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko czekać, może czas podpowie mi metodę ucieczki z tego zapomnianego miejsca. W przeciwnym przypadku muszę się przygotować na ciężką próbę z rozmówcami z Gestapo. Super. Naprawdę. Pięknie. Więzienie Gestapo, Warszawa, październik 1943. Dobrze, tutaj zapiszemy grę. Zapis. Tak? Dobrze. Dobrze, koniec odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie fanpage na Facebooku. Mam jakieś kamienie, nie kamienie. Ale na razie będzie koniec. Trzymajcie się. Cześć!